A w nim szef klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A pan był wczoraj w swoim biurze? Nie, wczoraj nie byłem, będę jutro od samego rana, byłem tydzień temu w poniedziałek. A gdzie pan był wczoraj, kiedy był dzień poselski, trzeba było się spotykać z wyborcami? Wczoraj byłem na wielkiej uroczystości, ale też na poważnej debacie z ministrem rozwoju regionalnego. Debata dotyczyła m.in. wykorzystania środków Unii Europejskiej, a dodatkowo w Niepołomnicach, w pięknym małopolskim mieście. Niepołomice to nie jest pański okręg wyborczy. Tak, ale jest to działalność parlamentarna. Dla nas kwestia wykorzystania środków Unii Europejskiej, pokazywania dobrych projektów, takich jak na przykład w Niepołomnicach, które były zrealizowane. Uważa pan, że Niepołomice pana usprawiedliwiają? Znaczy ja staram się jak mogę oczywiście kontaktować się z moimi wyborcami. Nie jest to łatwe w przypadku szefa klubu, ale staram się, panie pośle, w swoim biurze poselskim przebywać w miarę często. I jak pan myśli, kto mówił siatkarze, żeby nie spotykali się wczoraj z prezydentem? Ja nie sądzę, żeby ktoś ich namawiał. Przecież to tak naprawdę są duzi chłopcy i decyzje z pewnością sami podejmowali. Duzi to oni są bardzo, tylko zastanawiam się, jak to się dzieje, że siatkarze przylatują, mają czas, żeby spotkać się ze wszystkimi świętymi politykami, dzisiaj z premierem, wczoraj we wszystkich mediach, a akurat kiedy spotykają się z ministrem Drzewieckim, to okazuje się, że już czasu dla prezydenta nie mają. Moim zdaniem nie powinniśmy psuć tego wielkiego narodowego święta. Siatkarze rzeczywiście dostarczyli nam ogromnej radości. Jesteśmy dumni, zaszczyceni ich wielkim sukcesem. Powinniśmy się z tego cieszyć i rzeczywiście powinno być jak najmniej takich zgrzytów, bo one niepotrzebnie zakłócają tą atmosferę radości. A uważa pan, że powinni się wczoraj spotkać z prezydentem? Nie wiem, jakie były powody odwołania tej decyzji. Jakiekolwiek by nie były. Ale ja uważam, że przede wszystkim siatkarze dobrze zrobili, że wczoraj poświęcili swój czas kibicom, bo prawie czy ponad 7 milionów Polaków oglądało ten mecz. Kibicowi Lechowi Kaczyńskiemu też mogli. No tak, ale ja naprawdę nie znam powodów. Raczej nie nakręcałbym tej zupełnie niepotrzebnej spirali, czy nie szukałbym drugiego dna. To jest ich decyzja, oni mają prawo podejmować decyzję z kim i kiedy chcą się spotkać. Inna spirala jest już nakręcona. Czy Stefan Niesiołowski powinien przyznać się do błędu i przeprosić? Ja nie wiem, czy Stefan Niesiołowski powinien przeprosić. Uważam, że to były niefortunne słowa. Kancelaria prezydenta mówi, żeby Stefan Niesiołowski uderzył się w piersi, zamknął całą historię ludobójstwa i uchwało 17 września. Kancelaria pana prezydenta, jak również politycy PiSu, powinni naprawdę stonować i powinni naprawdę wrócić i próbować szukać kompromisu, nie nakręcać tej spirali, gorszącej spirali, przede wszystkim dla ofiar i dla rodzin. Ale tych ofiar. Ale czy Stefan Niesiołowski i klub Platformy nie powinien stonować, czy nie powinniście, między innymi pan, po tym, co powiedział Niesiołowski, o tym, że Katyń nie był ludobójstwem, no szybko się z tego wycofać, powiedzieć, to był błąd, nie powinniśmy tak mówić, wpiszemy słowo ludobójstwo do uchwały? Katyń to przede wszystkim była sowiecka zbrodnia wojenna, rzeczywiście to było ludobójstwo i tutaj nie mamy najmniejszych wątpliwości, jeżeli o tą kwestię. Natomiast często dokumenty, które powstają, oficjalne dokumenty, muszą uwzględniać również międzynarodowe aspekty prawa, panie, a wiemy, jaka jest konwencja. Ale przez lata wpisywaliśmy do wszystkich oficjalnych dokumentów, że Katyń był ludobójstwem. 2 lata temu Senat to wpisał. Panie redaktorze, marszałek Komorowski podjął, wydaje się, ostatnią próbę szukania kompromisu. Dla mnie jest to żenujące, naprawdę, bo uważam, że skoro była wola porozumienia 3 klubów parlamentarnych, to powinniśmy nadal szukać kompromisu. Nikt tej dyskusji nie przerywał, marszałek Komorowski chciał ją kontynuować, politycy PiSu niepotrzebnie nakręcają to zupełnie naprawdę gorszącą spiralę. Co będzie w tej uchwale? Będzie słowo ludobójstwo? Ja uważam, że trzeba szukać takiego sformułowania. Być może próba nazwania zbrodni katyńskiej właśnie sowiecką zbrodnią katyńską, nacechowaną elementami ludobójstwa, być może jest dobrym rozwiązaniem i myślę, że dzisiaj właśnie na tym spotkaniu marszałka Komorowskiego będziemy starali się wypracować taką formułę. Zbrodnia wojenna nacechowana elementami ludobójstwa to jest ten kompromisowy projekt, który zaproponuje Platforma i marszałek Komorowski? Ja nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje marszałka, bo marszałek wziął na siebie tą sprawę. Powiem tylko tyle jako szef klubu. Uważam, że jeżeli dzisiaj nie będzie kompromisu w tej sprawie, to Sejm w ogóle nie powinien zajmować się tą kwestią, bo raz jeszcze podkreślam, to są gorszące sceny to kompromituje całą klasę polityczną. Przewodniczący, to my obserwatorzy widzimy, dziwię się, że wy politycy w to brniecie. Nie brniemy. Bo to pan powinien mieć tę świadomość i to pan powinien uderzać się w pierś, mówiąc o gorszących scenach, bo gorszące sceny są z udziałem polityków Platformy Obywatelskiej też. A czy panie redaktorze, nie polityku Platformy Obywatelskiej, dlatego że... No jest Stefan Niesiołowski, który nie ma odwagi, żeby przyznać się do błędu, jego klub, który nie ma odwagi, żeby powiedzieć, Stefan zrobił błąd, tylko wicepremier Schetyna mówi, Stefan jest święty. Wielu kolegów powiedziało, że rzeczywiście były to niefortunne słowa, tylko też wyrwane z całego kontekstu. Znaczy, Stefan Niesiołowski przez 2 lata negocjował ponad 30 projektów uchwał sejmowych i zawsze mu się udawało znaleźć kompromis. Ostatnie pytanie, nacechowane elementami ludobójstwa, to jest ostateczna propozycja Platformy? Nie, ja nie zamykam tej sprawy. Ja w odróżnieniu od polityków uważam, że albo znajdziemy kompromis, albo naprawdę zostawmy, bo w ten sposób depczemy
pamięć ofiar Katynia. Zemsta za Wałęsę, ustawa o IPN-ie. Zemsta za Wałęsę, tak określają ją przeciwnicy tej ustawy. Zgłaszacie nową ustawę o IPN-ie, czy nie? Bo już chyba od roku się bawi. Oczywiście, że zgłaszamy i to nie jest żadna zemsta. Jeżeli ktoś tak mówi, a słyszałem wypowiedzi niektórych pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, to znaczy, że tej ustawy nie czytał i nie powinien się... Ja mam nadzieję, że ona będzie w przyszłym tygodniu, dlatego że... Mam nadzieję, czy będzie. Będzie. Przeprowadziliśmy szerokie konsultacje, naprawdę z wieloma znakomitymi... A do IPN-u ją posłaliście? ...historykami. Tak, posłaliśmy ją również do przedstawicieli, do tych, którzy pracują w Instytucie Pamięci Narodowej. Będzie łatwiej, odwołać prezesa Kurtykę na mocy tej ustawy? Będzie łatwiej, ale to dopiero będzie od nowej kadencji, a więc nie ma mowy o tym, żeby ktoś w trakcie kadencji prezesa Kurtyki chciał go odwołać z tego stanowiska. Czyli nowego prezesa będzie można odwołać, chyba że Kurtyka zostanie wybrany na drugą kadencję. Chyba, natomiast przede wszystkim będzie Rada Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, która będzie się składać naprawdę z ludzi, którzy będą musieli mieć naprawdę bardzo wysokie kompetencje, bardzo wysokie rekomendacje i w związku z tym oni też będą mieli trochę większe kompetencje. A Platforma wybierze Kurtykę na drugą kadencję? Nie, dzisiaj nie ma jeszcze takich dyskusji, takich debat w Platformie Obywatelskiej. Ja dzisiaj mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o prezesa Kurtykę. Z jednej strony rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą działalność historyczną w wielu aspektach, w wielu obszarach, naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie Instytut działa. Mam pewne poważne zastrzeżenia, w jaki sposób traktowany był Lech Wałęsa na przestrzeni tych ostatnich lat i to są poważne zastrzeżenia. Wybrałby go pan czy nie? Zważywszy za i przeciw. Ja bym go nie wybrał, ale to będzie decyzja parlamentu, podkreślam, w nowej kadencji. Nie. W nowej kadencji, nie parlamentu, tylko nie, w nowej kadencji. Oczywiście, w nowej kadencji. 2010 będzie wybór. Czyli w przyszłym roku kończy się kadencja tak pana prezesa Kurtyki. A chyba, że zamierzacie się rozwiązać w międzyczasie. Zbigniew Chlebowski, szef klubu Platformy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.